Codziennie na całym świecie odkrywane są nowe i niesamowite rzeczy, które trzymają w napięciu naukowców. Gdziekolwiek się udamy, czekają nas niespodzianki, od zaskakujących istot po historyczne artefakty, pozostałości po tragediach i ukryte cuda natury, zachowane w dziwnych miejscach. Lód to niesamowicie skuteczne medium konserwujące, dlatego zamrożone krajobrazy na całym świecie skrywają wiele niepojętych tajemnic. Przez lata w zamarzniętych tundrach naszej planety odkryto wiele dziwnych i nie do końca wyjaśnionych rzeczy, które całkowicie zmieniły nasze postrzeganie historii i nauki. Jak to możliwe, że lód doskonale zachował istoty żyjące tysiące lat temu oraz artefakty należące do cywilizacji, o których wiemy bardzo niewiele? To zagadka, która pozostaje niewyjaśniona do dziś. Nie ma logicznego wytłumaczenia, dlaczego niektóre rzeczy pozostały nietknięte w swojej pierwotnej formie pod warstwami lodu, podczas gdy inne po prostu zniknęły z powierzchni Ziemi. Ale jedno jest pewne. Archeolodzy i naukowcy byli w szoku, gdy odkryli te tajemnicze rzeczy. Musisz oglądać do końca, by poznać tajemnicę, o której mało kto wie. Przedstawię w tym filmie wiele niewygodnych faktów, których YouTube nie lubi, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, aby zasięgi filmu nie spadły. A jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów. Syberyjska lodowa księżniczka, mumia kobiety z V wieku, znana również jako księżniczka z Yukok, księżniczka Altaj-Dawaczka i Oshibala. Została odkryta w kurhanie kultury Pesarek w Republice Altein w Rosji przez archeologa Natalię Wiktorynową Polosmok i jej zespół podczas eksploracji grupy kurhanów na obszarze spornym między Chinami a Rosją. Jej komnata grobowa została znaleziona na płaskowyżu Yukonu w lecie 1993 roku. Miejscowi nazywają ten obszar często drugą warstwą nieba. Księżniczka jest uważana za przedstawicielkę kultury pasryckiej, która rozkwitała między VI a II wiekiem przed naszą erą, a jej szczątki znaleziono w podziemnej komnacie grobowej, która wyglądała na nietkniętą. W 2012 roku szczątki lądowej księżniczki zostały przeniesione do specjalnego mauzoleum w Republice Narodowego Muzeum Gorno-Altask. W jej komnacie grobowej znajdowała się trumna z litego drewna modrzewiowego. Została ona udekorowana skórzanymi aplikacjami przedstawiającymi postacie przypominające jelenie. Według ekspertów miała między 20 a 30 lat w chwili śmierci. Początkowo przyczyna jej śmierci nie była znana, ale w 2014 roku nowe badania ujawniły, że rak piersi wraz z niektórymi obrażeniami, których doznała w wyniku upadku, doprowadziły do jej śmierci. Obok ciała znaleziono konopie, co skłoniło naukowców do spekulacji, że były one używane w celu złagodzenia chronicznego bólu, którego musiała doświadczać. Na jej ramieniu, nadgarstku i kciuku znaleziono tatuaże przypominające jelenie i pantery. Została pochowana w żółtej, jedwabnej bluzce Tusa, czerwono-białej koszuli z wełny z tasiemką na biodrze, białych, filcowych rajstopach sięgających do uda, skórze z futra i buty w wysokiej koronie. Resztki dwóch innych wojowników z podobnymi tatuażami zostały znalezione niedaleko jej komnaty grobowej. Niektórzy ludzie wierzą, że te tatuaże były znakiem statusu zarówno w życiu, jak i życiu pozagrobowym, a komnata została zachowana przez wodę, która przesiąkła i zamroziła, tworząc ogromny blok lodu, który nigdy całkowicie się nie roztajał, przez co zawartość grobu pozostała zachowana przez ponad 2400 lat. W 1979 roku badacze odkryli zmatowiałe ciało kroczącego bizona na tundry Alaski. Ciekawostką jest, że niedługo po tym, jak odcięli kawałek mięsa z jego szyi, spożyli go. Wtedy nie wiedzieli, że to nie był zwykły bizon. Miał prawie 55 tysięcy lat. Bizon prawdopodobnie został zaatakowany przez drapieżnika. Ślady pazurów na tylnym boku zwłok i otarcia od zębów w skórze
sugerują, że został zabity przez lwa amerykańskiego z epoki lodowcowej, a na szczęście permafrost zachował ciało, uniemożliwiając mu stanie się pokarmem dla mniejszych stworzeń. Kolosalna masa pozostała nietknięta przez ponad 55 tysięcy lat, aż wreszcie w 979 roku grupa odkrywców wybrała się na kopalnię. Użyli węża hydraulicznego do topienia lodu, aż znaleźli to ciało. Szkielet, skóra i mięśnie były doskonale zachowane. Dale Guthrie, który kierował wykopaliskami, odciął część z szyi i zorganizował przyjęcie dla 8 osób, podając im mięso z epoki lodowcowej. Dale to on nadał bizonowi imię Blue Babe, a kilka lat po jego odkryciu wypchany trafił do Fairbanks, gdzie został odrestaurowany na wystawę przez taksidermistę z Finlandii. Druga historia opowiada o ofiarach katastrofy lotniczej. W 1976 roku samolot linii SATA 232 lecący z Ekwadoru został zgłoszony jako zaginiony. Samolot był obsługiwany przez Vickers Fist Count 785 i przewoził 55 pasażerów oraz 4 członków załogi. Trasa uważana była za dość niebezpieczną ze względu na zaśnieżony szczyt Chimborazo, a miejsce katastrofy zostało odnalezione w październiku 2002 roku na wysokości 5310 metrów. Wtedy wszyscy na pokładzie samolotu uznani byli za zmarłych. Ci, którzy nie zginęli, zaginęli, a niemal 30 lat po katastrofie wrak samolotu został przypadkowo odkryty przez dwóch alpinistów, Pablo Chiquisa i Flavio Armas, którzy eksplorowali nową trasę na szczycie wulkanu Chimborazo, gdy zauważyli szczątki samolotu. Odkrycie to nie zostało potwierdzone aż do lutego 2003 roku, gdy ekipa telewizyjna wspięła się na wulkan, licząc na nagranie materiału z katastrofy. Członkowie zespołu zauważyli wiele ludzkich szczątków wśród gruzu, wraz z gazetami z dnia, w którym samolot zniknął. Znaleziono również dowody identyfikacyjne prawie wszystkich pasażerów na pokładzie. Było to gorzkie odkrycie ze względu na fakt, że pasażerowie zginęli w okropny sposób, a ci, którzy przeżyli katastrofę, prawdopodobnie cierpieli samotnie w śniegu, zanim padli ofiarą warunków pogodowych. Jednak oznaczało to również, że rodziny i przyjaciele nieszczęsnych podróżnych wreszcie otrzymali odpowiedzi i poczucie zamknięcia, choć nic nie może naprawdę złagodzić bólu straty bliskich. Ta historia dotyczy Yuki, mamuta uważanego za najlepiej zachowane zwłoki wełnianego mamuta, jaka kiedykolwiek została odkryta. Znaleziono ją w 2010 roku przez lokalnych syberyjskich łowców kości, około 30 km na zachód od ujścia rzeki Kondratiwo wzdłuż wybrzeża Ayogosia w regionie Morza Laptewa. Yuka to młoda samica mumii i została nazwana na cześć wioski Yukoger, gdzie została znaleziona przez miejscowych. Mumia mamuta ma około 39 tysięcy lat, a analiza jej kłów i zębów wykazała, że miała od 6 do 8 lat w chwili śmierci. Eksperci sądzą, że mamut wpadł do wody lub utknął w bagnie i nie był w stanie się uwolnić, co doprowadziło do jego śmierci. Jednak niektórzy ludzie spekulowali, że została zaatakowana przez lwy lub inne drapieżniki. Yuka natychmiast stała się międzynarodową sensacją, a naukowcy z całego świata byli bardzo podekscytowani możliwością poznania więcej informacji o niej. P. Lazarus i S. Gregarew z Muzeum Mamutów byli pierwszymi naukowcami, którzy przybyli, aby zbadać te szczątki. Później szczątki zostały przetransportowane do Akademii Nauk Saka w Jakucji, a Yuka jest wystawiana w Moskwie od października 2014 roku. W 2019 roku badacze z Japonii, pracujący nad tkanką Yuki, ujawnili, że udało im się pobudzić struktury przypominające jądra komórkowe do przeprowadzenia pewnych procesów biologicznych, ale nie byli w stanie wywołać podziału komórkowego. George Herbert Lee Mallory był utalentowanym brytyjskim alpinistą, który uczestniczył w pierwszych trzech brytyjskich wyprawach na Mount Everest w latach 20. XX wieku. W
wyprawie z 1924 roku na monstrualny szczyt George i jego partner Andrew Irvine tajemniczo zniknęli na północno-wschodniej grani. Ostatni raz widziano ich około 800 stóp poniżej szczytu i nikt nie wiedział, co się z nimi stało. Ich los pozostał tajemnicą przez dobre 75 lat. Jednakże 1 maja 1999 roku świat obudził się ze szokującymi wieściami. Ciało Maloriego zostało odkryte przez ekspedycję badawczą, która wyruszyła, by odzyskać zwłoki alpinisty. Konrad Anker z ekspedycji badawczej Maloriego i Irvina zauważył zamrożone ciało na wysokości około 26 760 stóp na północnej ścianie góry. Znalezisko było poniżej punktu, w którym w 1936 roku znaleziono topór Irvinea, dlatego też zespół sądził, że należy ono do Irvinea. Jednak gdy przeczytali metki z nazwiskiem na ciele, byli zaskoczeni, dowiadując się, że należy do Maloriego. Ciało było dobrze zachowane w lodzie, a wśród osobistych rzeczy znalezionych przy nim były mosiężny wysokościomierz, nóż kieszonkowy z rękojeścią z poroża, para gogli przeciwsłonecznych oraz list i rachunek od londyńskiego dostawcy sprzętu wspinaczkowego znaleziony w ubraniu. Zespół badawczy powrócił na miejsce w 2000 roku, odkrywając ich ostatni obóz, ale nie udało im się odnaleźć aparatu fotograficznego, który mieli przy sobie do robienia zdjęć. Mallory jest uważany za legendę w świecie alpinistów, a Sir Edmund Hillary, który wraz z Tenzingiem Norgayem jest uznawany za pierwszych zdobywców szczytu Everestu, trafnie stwierdził, że Mallory był naprawdę pierwszym pionierem całej idei wspinaczki na Mount Everest. Naukowcy w Rosji z powodzeniem ożywili unikalny gatunek zwierząt, w którym pozostali zamrożeni w arktycznym permafroście przez ponad 24 tysiące lat. Te mikroskopijne bezkręgowce zwykle żyją w wodnym środowisku i są niezwykle biegłe w sztuce przetrwania. Rosyjscy naukowcy po raz pierwszy odkryli je w rdzeniu zamrożonej gleby, którą pozyskali podczas wiercenia w syberyjskim permafroście przy użyciu platformy wiertniczej. To odkrycie jest dowodem na to, że wielokomórkowe zwierzęta potrafią przetrwać dziesiątki tysięcy lat kryptobiozy, stanu prawie całkowicie zatrzymanego metabolizmu. Wcześniej sądzono, że zamrożeni badeloidy mogą przetrwać do 10 lat, ale najnowsza analiza radiowęglowa ujawniła, że znalezione badeloidy miały co najmniej 24 tysiące lat. Czasami nazywane są one także zwierzętami kołowymi ze względu na pierścień drobnych włosków otaczających ich usta, które wyglądają jak koło. Te wytrzymałe istoty mogą przetrwać ekstremalnie niskie temperatury, ekstremalne okresy suszy, niski poziom tlenu i głód. A po rozmrożeniu badeloid uzyskany z permafrostu został odtworzony przez klonalny proces zwany partenogenezą. Należy do rodzaju Aldinetta, a niektórzy teoretycy spiskowi zastanawiają się, czy wskrzeszenie tego zwierzęcia było dobrym pomysłem, czy nie. A co ty myślisz? Badacze z programu archeologii lodowcowej hrabstwa norweskiego Inland odkryli strzałę ukrytą między skałami. Zespół uważa, że była ona zamrożona w bloku lodu, a następnie została przetransportowana w dół stoku, gdy lód stopił się. Tajemnice lodu opublikowały post na Facebooku, opisując cechy strzały. Zachowanie artefaktu było niezwykłe, ale nie całkowicie doskonałe. Nowe i smołowate klejenie różnych części strzały wykazywało widoczne ślady zużycia. To sprawiło, że naukowcy spekulowali, że strzała mogła być wielokrotnie narażana na działanie warunków atmosferycznych, zanim została utracona. Archeolog z zespołu wyjaśnił, że do tej pory znaleźli więcej niż 200 strzał, które stopiły się z lodu w tym hrabstwie. Według niego strzały te mają co najmniej 6 tysięcy lat, a ta konkretna jest lepiej zachowana, zakończona strzałą, z resztkami cnu i smoły na niej. Większość innych strzał, które odkryli, zachowała się jedynie w postaci fragmentów trzonków. Badacze wierzą, że obfitość strzał może być wynikiem tego, że teren ten był miejscem polowania. Strzały, które nie trafiły w jelenia, ginęły w śniegu.
Dla pradawnych myśliwych był to po prostu nietrafiony cel, ale dla współczesnych archeologów jest to strzał w dziesiątkę. Skarbnica nasion Svalbardzka Globalna to bezpieczny obiekt rezerwowy położony na norweskiej wyspie Spitsbergen. Celem tej skarbnicy jest zachowanie różnorodności upraw na naszej planecie. Zapewnia ona długoterminowe przechowywanie duplikatów nasion przechowywanych w bankach genów na całym świecie. Zapewnia bezpieczeństwo światowego zapasu żywności wobec utraty nasion z różnych powodów, takich jak nieodpowiednie zarządzanie, wypadki, awarie sprzętu, cięcia finansowe, wojna, choroba, sabotaż i klęski żywiołowe. Warunki zarządzania skarbnicą zostały określone w porozumieniu między rządem norweskim, Funduszem na rzecz ochrony różnorodności upraw i Północnym Centrum Genetycznych Zasobów. Budowa skarbnicy została niemal wyłącznie sfinansowana przez rząd norweski w 2008 roku, kosztując niemal 8 800 000 dolarów. Koszty operacyjne są dzielone przez Norwegię i Fundusz na rzecz ochrony różnorodności upraw, a przechowywanie nasion tutaj jest bezpłatne dla deponentów. Bank nasion został zbudowany około 120 metrów w głąb skał piaskowca na wyspie Spitsbergen, a system bezpieczeństwa obiektu jest bardzo solidny i zaawansowany. Północne Centrum Genetycznych Zasobów jest odpowiedzialne za jego zarządzanie, ale nie ma na miejscu stałego personelu. Wyspa Spitsbergen została wybrana jako miejsce budowy tej skarbnicy, ponieważ nie występują tu działania tektoniczne, a permafrost pomaga w zachowaniu nasion głęboko wewnątrz. Miejsce to pozostanie nawet w przypadku topnienia lodowców, ponieważ znajduje się około 130 metrów nad poziomem morza. Przed budową skarbnicy przeprowadzono badania wykonalności, z których wynikało, że większość nasion głównych roślin uprawnych może być przechowywana tutaj przez setki lat. Niektóre ziarna mogą pozostawać żywotne nawet przez tysiące lat, a ta skarbnica może uratować ludzkość przed głodem w przypadku jakiejkolwiek katastrofy naturalnej lub wypadku, który mógłby zagrozić dostawom żywności dla naszego gatunku. Wiele historycznych ekspedycji, które wyruszyły, by badać najdalsze zakątki Ziemi, skończyło się zniknięciem. Niektóre z nich nigdy więcej nie zostały widziane ani usłyszane. Ekspedycja arktyczna André była uważana za jedną z nich aż do 1930 roku, kiedy to norweska ekspedycja Bradvog, badająca lodowce i morza archipelagu Svalbard, znalazła jej pozostałości. Szczególnie ciepłe lato pozwoliło im wylądować na niedostępnej wyspie o nazwie Kowicza. Gruby lód pokrywający wyspę i otaczająca mgła uniemożliwiały dostęp do niej statkom w tamtym czasie, ale szczęśliwi członkowie ekspedycji Bradvog znaleźli pozostałości ekspedycji balonowej z 1997 roku pod lodem i śniegiem. Była to wyprawa balonowa na wodór, która miała na celu dotarcie do bieguna północnego, i trzech członków zespołu, którzy brali udział w tej szwedzkiej ekspedycji, zginęło. Balon rozbił się tylko dwa dni po starcie, ale załoga pozostała bezpieczna. Jednak stanęli także przed wyczerpującym marszem na południe i ponieważ nie byli odpowiednio wyposażeni ani ubrani, nie przeżyli surowego terenu i tego, co niosło za sobą. Współcześni odkrywcy znaleźli statek, dziennik oraz dwa szkielety, które lud zachował. Starożytny las stopniowo topnieje, a jego drzewa wreszcie ujrzały światło dzienne po około 1000 lat. Pnie i kłody wystają z lodowca Mendenhall, położonego na południowej Alasce. Badacze z Uniwersytetu Południowej Alaski w Juneau zauważyli coraz więcej drzew, niektóre w ich pierwotnej pionowej pozycji, inne wciąż z korzeniami i fragmentami kory. Naukowcy są również podekscytowani, ponieważ mogą zobaczyć zewnętrzną część drzewa i cofnąć się w czasie, aby dowiedzieć się, jak stary był w chwili, gdy został zamrożony. Zespół zidentyfikował drzewa jako świerki lub jodły na podstawie średnicy pnia, a Katie Connor,
profesor geologii na Uniwersytecie Południowej Alaski, uważa, że ochronna warstwa żwiru otaczała drzewa ponad 1000 lat temu, gdy lodowiec się posuwał naprzód. Warstwa żwiru miała około 4 do 5 stóp wysokości i najwyraźniej chroniła drzewa przed lodowcem, zanim ostatecznie przesunęły się naprzód i przysłoniły je. Jezioro Wostok. Odkrycie pod lodem. Jezioro słodkowodne pokryte lodem zostało odkryte w 1996 roku dzięki zastosowaniu radaru penetrującego lód i sztucznych fal sejsmicznych. Jezioro Wostok leży około 4 km pod lądolodem i jest najstarszym, najbardziej dziewiczym jeziorem na świecie, które dotąd nie zostało zakłócone przez ludzkość. Jest jednym z 70 jezior zlokalizowanych pod lądolodem antarktycznym. Pozostawało izolowane przez ponad 5000 lat i potencjalnie zawiera mikroorganizmy o unikalnym pulpicie genetycznym, który nie uległ zmianie od czasów, gdy Antarktyda była pokryta bujnymi zielonymi lasami. Jest także jednym z największych jezior na świecie. Jezioro Wostok ma 48 km szerokości i 235 km długości, pokrywając obszar większy niż 10 tysięcy km kwadratowych i ma 914 metrów głębokości. Obecnie jezioro jest długoterminowym celem eksploracji poprzez pobieranie próbek i eksperymenty in situ, ale wielu ekspertów uważa, że dziewicze wody jeziora Wostok powinny pozostać nietknięte, aby ludzkość lub nauka nie zniszczyły tego naturalnego cudu. Myślisz, że naukowcy powinni mieć dostęp do jeziora i ukrytych w jego głębi form życia? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. W 1959 roku grupa 7 meksykańskich wspinaczy wyruszyła, by zdobyć szczyt Pico de Orizaba, najwyższy szczyt Meksyku. Jednak grupa zniknęła po nieoczekiwanej lawinie, która ich zaskoczyła. W 2015 roku grupa nieświadomych wspinaczy odkryła zamarzniętą głowę wystającą spod pokrywy śnieżnej lodowca blisko szczytu. Niedługo potem archeolodzy dotarli na miejsce, by przeprowadzić dokładne dochodzenie i udało im się odzyskać dwa mumifikowane ciała, które obejmowały się nawzajem. Eksperci wierzą, że przyjęły te pozycje dla ciepła. Specjalny pojemnik został użyty do bezpiecznego transportu ciał z śniegu. Oprócz odzyskanych dwóch ciał, kolejny wspinacz również zginął w lawinie, a jego ciało jeszcze nie zostało odnalezione. Pozostałych czterech członków wyprawy bezpiecznie powróciło, gdy nie byli w stanie odnaleźć swoich towarzyszy sprzed lat. Jeden z wspinaczy, który wrócił żywy z góry, Luis Espinosa, uważa, że ciała zdecydowanie należą do jego zaginionych przyjaciół. Naukowcy znaleźli idealnie zachowanego niedźwiedzia jaskiniowego i niedźwiadka zamrożonych w ścianie lodu na Syberii. Analiza próbki wykazała, że ma ona co najmniej 39 tysięcy lat. Wcześniej odkopywano jedynie kości prehistorycznych gatunków i podgatunków z obszaru Eurazji. Oba niedźwiedzie zostały znalezione na oddzielnych stanowiskach wykopaliskowych, a szczątki zostały pierwotnie odkryte przez hodowców reniferów na odległej wyspie w 2020 roku. Analiza wykazała, że miękki materiał ciała dorosłego niedźwiedzia został zachowany przez dziesiątki tysięcy lat w permafroście, i rosyjscy naukowcy są optymistyczni co do tego, że prędzej czy później uda im się znaleźć DNA lodowcowego drapieżnika. Prawdopodobnie liczą na to, że będą w stanie przywrócić to zwierzę, podobnie jak próbują to zrobić z mamutami wełnianymi. Według jednego z naukowców jest to pierwsze i jedyne znalezisko tego typu. Kompletne zwłoki niedźwiedzia z miękkimi tkankami i nie myli się. Trup jest niesamowicie nienaruszony, z wszystkimi organami na swoim miejscu. Zdjęcia pokazują, że nawet nos niedźwiedzia jest nietknięty, a próbki zostaną przetransportowane do Federalnego Uniwersytetu Północno-Wschodniej Rosji w celu dalszej analizy.
Antarktyczny król to przodek dinozaurów wielkości igłany oraz dzisiejszych krokodyli, jak ujawnili naukowcy w badaniach opublikowanych w czasopiśmie Journal of Vertebrate Paleontology. Odkryli oni niemal 250 milionów letni skamielinowy ślad tego przodka dinozaurów w lodzie Antarktyki. Druga część jego nazwy to hołd dla Ernesta Shackletona, odkrywcy z XX wieku, który nadał nazwę formacji skalnej w górach transantarktycznych Antarktydy, skąd pochodził gatunek. Skala nosi nazwę formacji Fremeux. I to właśnie tam Brandon Peacock znalazł zachowany skamieniały ślad podczas swojej ekspedycji antarktycznej między 2000 a 2001 rokiem. To stworzenie żyło wczesnym okresem Triasu, tuż przed masowym wymieraniem na końcu Permu, które zmiotło 70% populacji Ziemi. Należało do grupy gadów archozaurów, która rozkwitała po tym katastroficznym masowym wymieraniu, co paleontolodzy uważają za fascynujące, gdyż te stworzenia zakwitły, podczas gdy reszta gatunków zamieszkujących Ziemię dosłownie padła martwa. Odkryte kości tego stworzenia obejmują kręgi, kości nóg i stóp oraz żebra. Badacze są pewni, że był to mięsożerca i żył, gdy Antarktyda była jeszcze połączona z Pangeą, superkontynentem. Roztapiający się rosyjski permafrost spowodował to, co eksperci nazywają teraz gorączką złota mamutów. Pozostałości starożytnych mamutów, zwłaszcza ich cenne kły, są odkrywane w tej odległej części Rosji. Kły są szczególnie wartymi fortuny na całym świecie, a handel tymi pozostałościami mamutów nie jest jeszcze regulowany. Dlatego szukanie i sprzedaż tych kłów jest całkowicie legalna w Rosji. Zmiany klimatyczne szybko odsłaniają te zabytki, a myśliwi, którzy je wykopują, sprzedają je za tysiące dolarów, inspirując ożywiony handel. Zespoły wyruszają do regionu każdego roku, aby wydobywać pozostałości wełnianych mamutów ukryte pod permafrostem. Śpią w prowizorycznych namiotach i przetrwają na wołowych makaronach i oczywiście wódce. Jest to jednak nielegalna operacja, ponieważ wyrwane z permafrostu ciała mamutów są brutalnie uszkadzane w procesie. W swojej chciwości do dużej wypłaty ludzie ci wyrywają kły z szkieletów, niszcząc w ten sposób dowody dawnej egzystencji życia na Ziemi.